Realistyczny rysunek z kolorowanek dla dzieci? Każdy je kiedyś kolorował w przedszkolu, ale czy da się je przerobić w hiperrealistyczne arcydzieło? Sprawdźmy to. Aby rysunki wyszły jak najlepsze, postanowiłem zrobić trochę researchu. Przeskrolowałem i pozapisywałem setki zdjęć dżungli. W końcu chwyciłem za kredki i zacząłem kolorować. Sporą przeszkodą w uzyskaniu realistycznego efektu były czarne kontury, które postarałem się zakryć grubą warstwą kredki. Ale to nie było jeszcze takie najgorsze. Wiele osób zapomina o tym, że niejakość kredek, a papieru jest najbardziej istotna. A papier od kolorowanek to chyba najgorsza jakość na świecie. To dosłownie tak, jakbyście wzięli te kredki i odebrali im 50% ich możliwości. Ale jak to mówi pewne powiedzenie, nie sprzęt, a technika robi z siebie zawodnika. A to jest efekt końcowy.